Witam Was bardzo serdecznie i dzisiaj będziemy kontynuować horoskop dla kolejnych trzech znaków, czyli dla raka, lwa i panny. I teraz będziemy omawiać raka, czy też ja będę omawiała raka. I to jest horoskop tygodniowy od 1 do 7 maja. Zatem zobaczymy, która z sfer rzuci się jako pierwsza i później kolejne będę tutaj dla Was omawiać. No to zobaczymy. Raki, cóż Was czeka tutaj w pierwszym tygodniu maja? Raki, pierwszy tydzień maja. Co Was czeka? Pierwszy tydzień maja. Jak to będzie u Was wyglądało? Kochane raczki, podróż jakąś, którą planujecie dosłownie w pierwszym tygodniu maja, a może też zahaczać o kilka dni przyszłego, czas starocie wiadomo jest tutaj ruchome, może nie dojść do skutku ku waszemu tutaj mało komfortowemu poczuciu, tak, że coś nie wypaliło, coś trzeba będzie tutaj, to jest odłożona podróż w czasie, to co będzie tutaj przy Was powoduje, że Wy jakby nie do końca dobrze tą zmianę znosicie. Nie będziecie mieć na to wpływu. Osoby jakby trzecie będą tego powodem. W ogóle mam tu w kartach, jak u Was pokazanych w siódemce kielichów, zbyt duże jakby tutaj oczekiwania wobec tego wyjazdu mogą się tutaj pojawiać. Nie dzielcie skóry na niedźwiedziu, taka jest tutaj podpowiedź. Zobaczmy zatem, jak to finansowo-zawodowe sprawy się będą zatem u Was układały. Jak to wygląda? Finalnie ten wyjazd dojdzie do skutku, ale później. Zatem ten wyjazd późniejszy będzie dla Was korzystniejszy. Dlaczego? Karty pokazują większe finanse, które tutaj dzięki temu zbierzecie. Jest tutaj karta pokazana więcej pracy, podwyższenie jakości pracy, podwyższenie tutaj jakości tutaj zawodowo-finansowej. Karta to, co nieuniknione. Karta gwiazda to jest karta spełniania życzeń, że zatem to, co tam gdzieś tam będziecie chcieli po zweryfikowaniu tutaj wprowadzić, to się zadzieje. I ja mam pokazane, że Wy i Wasza jakby współpraca możliwa z zagranicą, praca zdalna gdzieś tam na odległość będzie Wam od tego czasu towarzyszyła. A jak w uczuciach u Was, kochane raczki? Jak w uczuciach? W uczuciach może pojawić się i w przypadku kobiet, i w przypadku mężczyzn ktoś na doczepkę, ale karty pokazują, żebyście z tych tutaj historii nie korzystali. Również mam pokazane, że będzie ktoś chciał szansy raz jeszcze, będzie chciał powrotu do tego, co było. I karty pokazują, żeby raczej wstrzymać się z tymi powrotami, bo one będą powodowały znowu jakieś tam podejrzenia, jakieś lęki i tak finalnie będziecie podążali zupełnie inną ścieżką niż ta, która jest. Zatem te osoby, te raczki, które nie mają stabilnej jakby sytuacji związkowej, tak to się może rysować. Jeżeli chodzi o kwestie małżeństw, tak, te, które wspólnie kroczą, warto zastanowić się, czy spoglądanie na boki jest Wam po prostu potrzebne. To taka podpowiedź od kart. A jak w zdrowiu, kochane raczki? Pokazuje się kontakt z jakąś osobą, z jakimś lekarzem, no możliwe nawet chirurgiem. Jest jakiś możliwy zabieg przy Was pokazany. Karta samieczy mówi o możliwym zabiegu, ale również to się definiuje poprzez pobranie na przykład krwi do badań, tak? Ale z racji tego, już mam tu dwóch panów, którzy stoją wysoko w hierarchii tutaj zawodowej, zatem może być konieczność
tutaj kontaktu z takim osobnikiem i warto nie oszukiwać siebie przez pryzmat organizmu, który daje wam gdzieś tam sygnały. Bo tu jest pokazane, oszukuję siebie, że zwalam, na przykład boli mnie kręgosłup, bo za dużo pracowałem, schylałem się, schylałam i tak dalej, i tak dalej. Warto sobie to jak najbardziej tutaj sprawdzić. Zatem tak mi się pokazuje ten pierwszy tydzień maja. Dosyć aktywnie u Was, kochane raczki, będzie się działo. Myślę, że finał i efekt jakby na start maja będzie całkiem przyjemny. Zatem do usłyszenia w kolejnych horoskopach.